Panie trenerze, po długim oczekiwaniu okazało się, że naszym przeciwnikiem w półfinale został Tauron KHGK z Katowice. Jak pan oceni nasze szanse i tego przeciwnika? No, długo jsme čekali na nás przeciwnika. Katowice se menšili s Oštěntimem, ale to neoznačá, že je to slabý zespůl alebo zlý zespůl. Jsou zdecidovaným favoritem playoffu. Oni vyhráli podstavovou change. Takže my víme, jak hrozně je to s přetivník. My jsme se speciálně na něj přigotovali. Vědomo, ta přerva za vše na dvě strany pracuje, že je lepěji přerva albo lepěji meče. To pokaže první meč. Vědomo, jak jsem pověděl, Katovice jsou favoritem v tým pojedinku, my ale přesto všechno chceme po prostu přijechat a ten pierwszy mecz v Katowicach vyhrát. Jak vypadá v té chvíli situace v drużynie, na jakých elementech se skupíte podczas tréninků? Tak v tom týdnu už pracujeme jako kdyby byl týden mečový albo playoffový. To znamená mocný trénink, akcent mečový, dva dny taky luznější, znovu mocný trénink mečový. Lužněj, vědomo, jest gra v těch dňách mečových, dužo gry a v pozostalých tréninkách tam pracujeme nad taktikou, elementami gry, to značí obrona, atak, převagy, také řeči. Zapewne będzie pan liczył na głośny doping i sporą frekwencję na meczach Siedleckiego. Ja serdecznie zapraszam wszystkich kibiców. Liczymy, jak zawsze, że nam mocno pomagali. Także wszystkich zapraszam. Będzie to ważny element naszej gry. A my od siebie możemy powiedzieć, że na 100% damy ze sobą wszyscy 100%, aby jsme kibicům stvořili dużo radosti.